Zamek Czocha należy do najbardziej rozpoznawalnych budowli obronnych w Polsce. Jego właściciele słynęli w okolicy z bezwzględnych relacji między małżonkami. Christoph von Nostitz postanowił ożenić się ze starszą i niezbyt urodziwą krewniaczką cesarza, licząc na niemały posag. Gdy jednak po zaślubinach okazało się, iż Gertruda pochodzi z biednej rodziny, uczucie młodzieńca gwałtownie osłabło. Odrzucona kobieta zaspokajała swoje potrzeby z mniej wybrednymi partnerami. Gdy okazało się, że jest w ciąży, Nostitz postanowił utopić ją w zamkowej studni. Scenariusz ze studnią powtórzył się jeszcze dwukrotnie. Wpierw w ślady ojca poszedł syn, później zaś wnuk. Odtąd, gdy ktoś nachyli się nad studnią, słyszy kobiece jęki. Interesuje Cię więcej ciekawostek z polskich miast? Zajrzyj na kanał Razem w Polskę.